W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak wyglądają badania za jazdę po alkoholu wykonywane w sosnowieckim WOMP-ie. No, jest to o tyle ciekawe, że relację zdał kierowca, który te badania przeszedł pozytywnie. Parę zdań komentarza. Przez kilka miesięcy korespondowaliśmy się ze sobą. Głównym jego problemem były podwyższone enzymy wątrobowe, prawda? Na szczęście opadły, także jak jesteś z Górnego Śląska czy gdzieś tych okolic i podlegasz pod WOMP w Sosnowcu, to ten filmik jest zdecydowanie dla Ciebie. No i oczywiście, jeżeli trafiło Ci się to nieszczęście jazdy na podwójnym gazie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę od relacji tegoż to internauty. Witam Panie Dariuszu, chcę się podzielić z Panem i innymi słuchaczami na Pana kanałach YouTube o moim przejściu przez WOMP Sosnowiec. Przy rejestracji kilkunastoosobowa kolejka i po zarejestrowaniu zostałem odesłany do kasy, uiściłem opłatę 369 zł za badania lekarskie. No, gwoli ścisłości jest to 300 plus 23% VAT-u. W pierwszym pokoju badany jest tylko poziom cukru we krwi. Następnie okulista na takim fachowym dosyć sprzęcie komputerowym sprawdził mój wzrok. Kolejny lekarz to laryngolog. Stwierdza on, czy nie ma za dużo wosku w uszach. No, po pozytywnym przejściu zostałem skierowany do takiego pokoju audiofilskiego i w kabinie dźwiękoszczelnej został sprawdzony mój słuch i przewodzenie kostne. Na tak marginesie, no, ten laryngolog nie tylko sprawdza, czy jest woskowina, czy nie, ale przede wszystkim sprawdza stan Twojej błony bębenkowej. No i ostatnie drzwi skierowały mnie do lekarza ogólnego i tutaj wszystko zależy od niego, czy zostaniesz skierowany na jakieś dodatkowe badania krwi, czy nie. No, w moim przypadku miałem ze sobą zrobione prywatnie badania krwi, lekarz przyjął je do swojej dokumentacji, także mnie to ominęło. Natomiast w przypadku skierowania na badania krwi typu ASPAT, ALAT, GGPT musisz powrócić po wyniki dopiero po około 2 dniach, gdyż WOMP tak prężnie nie pracuje jak inne laboratoria prywatne. Po pozytywnym przejściu lekarza ogólnego dostałem 2 orzeczenia z wynikiem pozytywnym. No i cóż więcej mogę dodać? Jeden głupi wybryk i koszta, które poniosłem, są to 650 zł cena za koszta sądowe, 200 zł fundusz postpenitencjarny, 100 zł psychotesty, 369 wspomniane badania lekarskie, 3x24 badania kontrolne, ASPAT, ALAT, GGPT, bilirubina całkowita plus dojazdy. No i ogólnie czas spędzony tego dnia w WOMP-ie od 6.30 do 9.45, czyli 3 godziny. Teraz muszę czekać do września na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Miejskim, natomiast liczę Panie Doktorze, że wykorzysta Pan mój materiał do nagrania kolejnego filmu na YouTubie ku przestrodze innych. Relacja bardzo ciekawa, także obietnica została w tym momencie spełniona. Jednocześnie pragnę Panu podziękować za mnóstwo informacji w Pańskich filmach, dostałem sporo cennych odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości. Serdecznie pozdrawiam i życzę dalszych osiągnięć na YouTubie. Pozdrawiam. Krótki mój taki komentarz do tego przypadku, z takich dość szybkich, pobieżnych obliczeń wynika, że koszt tego zdarzenia, finansowy koszt tego zdarzenia wyniósł około 1500 zł. Do tego zabrane na rok prawo jazdy. No, o stresie, mitrędze czy straconym czasie tutaj nawet nie wspomnę. Natomiast na plus, kierowca, ten pacjent podszedł dość poważnie do sprawy. Podwyższone wyniki wątrobowe w końcu się ustabilizowały, nawet troszeczkę spadły. Także końcowy wynik był pozytywny. Na tym kończę. Jak chcesz więcej takich filmików, to już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Jeżeli filmik spodobał Ci się, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązał się jakiś problem, udostępnij go na swoim portalu społecznościowym Facebook, Google+, Nasza Klasa. Jak chcesz zdać relację z badań w innym WOMP-ie, to zrób to poprzez komentarze do tego wideo. Na pewno to pomoże komuś w jakiejś podobnej lub nawet identycznej sytuacji. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No niestety śpieszę się z mówieniem, bo widzę, że już mi mryga, że się skończyło.
skończyło się miejsce na dysku mojej kamery. Bye bye, do zobaczenia w kolejnym wideo.